W kolejnym odcinku powiemy sobie trochę na temat całek. Powiemy o całce nieoznaczonej i o całce oznaczonej, z tego względu, że jak się okaże, te umiejętność obliczenia tych całek będzie bardzo przydatna dla liczenia różnych wielkości fizycznych. Do tej pory, wtedy kiedy zajmowaliśmy się zagadnieniami z kinematyki, to obliczaliśmy wielkości fizyczne, które były skorelowane z innymi wielkościami w ten sposób, że były to pochodne tych wielkości. Podstawową wielkością, która nas interesowała w kinematyce było położenie cząstki, charakteryzowane przez wektor położenia, następnie wektor prędkości, który jest pochodną wektora położenia po czasie i wektor przyspieszenia, który jest pochodną wektora prędkości po czasie. Jednakowoż wiemy, że w fizyce z reguły wiemy, jakie są oddziaływania i w efekcie tych oddziaływań, na przykład w mechanice klasycznej, w wyniku działania pewnej siły pojawia się przyspieszenie. A więc znamy tę ostatnią część, to znaczy znamy przyspieszenie i chciałoby się umieć policzyć, mając przyspieszenie wektor prędkości czy wektor położenia. Nie da się tego zrobić oczywiście wykonując pochodną, bo jak powiedzieliśmy sobie, to przyspieszenie jest pochodną prędkości, a prędkość jest pochodną wektora położenia. W związku z tym potrzebna jest nam jak gdyby taka procedura, która byłaby w drugą stronę, która by nam to umożliwiła i okazuje się, że rachunek całkowy jest właśnie do tego celu doskonały. On pozwoli nam policzyć wektor prędkości i wektor położenia, jeśli tylko przyspieszenie będzie znane. Jednakowoż, zanim przejdziemy do omawiania całek, wprowadźmy sobie pojęcie funkcji pierwotnej. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy pewną funkcję, która jest określona na jakimś przedziale, na odcinku AB, i załóżmy, że mamy funkcję, która jest funkcją różniczkowalną, oznaczam ją przez duże F. Określoną na tym samym przedziale i ona ma taką własność, że pochodna tej funkcji jest równa naszej szukanej funkcji. A więc jeśli teraz będziemy chcieli znaleźć. Tą funkcję, która, której pochodna jest naszą funkcją, to znaczy, że będziemy właśnie szukali funkcji, która nazywa się funkcją pierwotną. Czyli poszukiwanie tej funkcji jest procedurą, która jest w stronę jak gdyby odwrotną, aniżeli liczenie pochodnej, bo y, jeśli ta funkcja pierwotna, y, jej pochodna jest daną funkcją, to jeśli policzymy sobie. Y, Znajdziemy tą funkcję pierwotną, to znaczy, że właśnie przeprowadzimy procedurę w drugą stronę, czyli dla naszej wielkości fizycznej, jaką jest przyspieszenie, funkcją pierwotną byłby wektor prędkości, natomiast dla wektora prędkości funkcją pierwotną byłaby, byłby wektor położenia. Dalej. Wyobraźmy sobie, że. Mamy pewną funkcję pierwotną, którą znaleźliśmy dla określonej funkcji. I teraz ze względu na to, że ta funkcja pierwotna jest zdefiniowana, zdefiniowana przepraszam, w ten sposób, że jej pochodna jest naszą funkcją, to z tego faktu wynika, że jest ona określona z dokładnością do pewnej stałej, ponieważ pochodna ze stałej jest równa 0. I z tego wynika, że funkcja pierwotna nie jest określona w sposób jednoznaczny. Co więcej, jak się okazuje, jeśli mamy pewną funkcję i znaleźliśmy dla niej pewną funkcję pierwotną, to jak się okazuje, zawsze występuje między, tymi, między tą funkcją pierwotną i kolejną funkcją pierwotną, o którą moglibyśmy się zapytać dla danej funkcji, tylko jedna relacja, która je wiąże i ta relacja jest następująca f od x to jest funkcja, którą postulujemy jako y, funkcja pierwotna pewnej funkcji y, małej f na przedziale y, ab i y, zakładamy teraz że Mamy inną funkcję pierwotną g od x, która też odpowiada tej naszej funkcji i okazuje się, że te dwie funkcje pierwotne są związane taką relacją, że jedna wyraża się poprzez drugą w ten sposób, że różnią się tylko o stałą. Żeby to pokazać, to przeprowadzimy następujący dowód. A więc załóżmy, że mamy pewną funkcję y, pierwotną, która jest równa pewną funkcję, przepraszam, która jest równa różnicy tych dwóch y, funkcji pierwotnych odpowiadających naszej wybranej funkcji f od x minus g od x. I policzmy pochodną tej funkcji. Jeśli policzymy pochodną tej funkcji, to znaczy, że musimy policzyć pochodną z różnicy dwóch funkcji y, pierwotnych, no ale wiemy dobrze, że pochodna z różnicy dwóch funkcji to jest pochodna z pierwszej i pochodna, y, minus pochodna z drugiej. No i oczywiście ze względu na to, że każda z tych funkcji jest funkcją pierwotną naszej funkcji f, to zarówno f od x będzie równe f od x, jak i g od x będzie równe naszej funkcji f od x, Czyli Mamy różnicę tego samego wyrażenia, a więc ona jest równa 0. No i po lewej stronie mamy wyrażenie, które przedstawia pochodną e, pewnej funkcji, i ta pochodna jest równa 0, a skoro pochodna jest równa 0, to znaczy, że ta funkcja jest stałą. A skoro jest stałą, to otrzymujemy równość, że f od x jest równe g od x plus stała, czyli to, co chcieliśmy pokazać. Jak teraz w kontekście funkcji pierwotnej definiuje się całkę nieoznaczoną? W następujący sposób. Wyobrażamy sobie, że mamy znów pewną funkcję f na przedziale na odcinku AB. I teraz całką nieoznaczoną tej funkcji na tym przedziale będziemy nazywać takie wyrażenie, które po lewej stronie ma właśnie to taki znak, który nazywamy całką z funkcji f od x po dx. Tak, to czytamy. Po prawej stronie natomiast mamy funkcję pierwotną tej funkcji F od X plus dodaną pewną stałą. I teraz ze względu na to, że tych funkcji pierwotnych, które definiują, które są określone dla zadanej funkcji jest bardzo dużo, to Suma wszystkich, czy zbiór wszystkich tych funkcji, które są rodziną funkcji pierwotnych dla zadanej funkcji fx, właśnie nazywamy całką nieoznaczoną z tej funkcji na tym przedziale. Dalej, jak Określamy wielkości, które występują w tym wyrażeniu definiującym całkę, a więc mówimy, że f od x jest funkcją podcałkową, natomiast zmienną x nazywamy zmienną całkowania. Jako przykład, który będzie ilustrował, jaka jest różnica między funkcją pierwotną i całką nieoznaczoną, rozważmy następujący. A więc załóżmy sobie, że naszą funkcją jest stała. I ta stała na pewnym przedziale jest oczywiście, jej odpowiada pewna funkcja pierwotna, pochodna tej funkcji pierwotnej i jest równa naszej stałej. Nie trudno jest zgadnąć, pamiętamy z rachunku różniczkowego, że jeśli. Pochodna pewnej funkcji jest stała, to znaczy, że jest to funkcja typu stała razy x. A więc funkcja pierwotna będzie w postaci stała razy x, no oczywiście plus ta dodana stała, która wynika z faktu, że jeżeli policzymy sobie pochodną z takiej funkcji, to to będzie dokładnie a. A więc dla takiej y, funkcji f od x funkcja pierwotna może wyglądać następująco. Może to być taki wykres, albo może to być taki wykres, albo taki, albo siaki i owaki, i może ich być całe mnóstwo. Każdy jeden względem drugiego jest przesunięty o tą samą wartość równą c0. Jaka różnica będzie teraz, jeśli będziemy się zastanawiać nad tym, jak wygląda całka nieoznaczona, która, która będzie odpowiadała takiej funkcji f od x? Otóż całka z F od X do dx to będzie rodzina tych wszystkich funkcji pierwotnych, czyli to będzie zbiór, który tutaj zaznaczyłam klamrą po prawej stronie tego? Rysunku. A więc te wszystkie y, funkcje pierwotne, których tutaj narysowałam, tylko kilka, ich może być y, nieskończona ilość, będą stanowiły właśnie całkę nieoznaczoną z F od X dx. Jakie y, będziemy? Y, Jakimi całkami będziemy się zajmować tutaj w fizyce, jakie będziemy całki musieli liczyć. No, pierwsza całka, taka najczęściej spotykana, to będzie całka z x do pewnej potęgi, przy założeniu tylko, że to n jest różne od jedności, przepraszam, od minus 1, to wynik jest taki. No nie trudno jest też tę funkcję pierwotną dla tej całki, dla tej funkcji x do n znaleźć. No bo jeśli policzymy pochod z takiego wyrażenia, to będzie dokładnie x do potęgi n tej. Co jeśli n jest właśnie równe minus 1? Jeśli jest równe minus 1, no to otrzymamy całkę z dx przez x i taka całka jest równa logarytmowi z x plus oczywiście stała, z tym, że należy zrobić tutaj zastrzeżenie, że jest to prawdziwe wtedy, kiedy x jest dodatnie. Natomiast jeśli by x było ujemne, to wtedy w tym wyrażeniu pojawi się moduł z x. Dalej, jeśli zdarzy się tak, że pojawia się jeszcze pewna stała w równaniu całkowym, w tym, znaczy, przepraszam, w tej całce, to wtedy możemy tę stałą wy, wyciągnąć przed całkę, tak to się mówi i wówczas liczymy tylko całkę z x do n, która tu wcześniej już była podana, więc wynik jest w postaci ax do n plus 1 przez n plus 1 plus stała, którą nazywamy też stałą całkowania. No i wreszcie bardzo popularna całka, która będzie często się pojawiała w różnych zadaniach z fizyki, to jest całka z E do x dx równa się E do x plus c. Należy pamiętać, że oczywiście tutaj w tych równaniach tym argumentem nie musi być zmienna x, może to być na przykład czas, i bardzo często właśnie w odniesieniu do wielkości fizycznych, kinematycznych, tutaj rolę tej zmiennej odgrywa, odgrywa czas. Inny typ całek, który będzie bardzo przydatny, to będą całki trygonometryczne, szczególnie funkcja sinus i cosinus, ze względu na to, że w, wtedy, kiedy będziemy analizować ruch falowy albo ruch drgający, to będzie to bardzo przydatne, znajomość takiej całki. Więc całka sinus X dx to jest minus cosinus X, plus oczywiście stała, bo to jest wszystko całka nieoznaczona. Natomiast całka z cosinusa to jest sinus X, czyli ze znakiem plus plus stała całkowania. Dalej, troszeczkę bardziej uwikłana sytuacja przedstawiona jest poniżej, mianowicie, jak widzimy, argument tej funkcji sinus jest funkcją, która jest funkcją złożoną, też jest funkcją liniową argumentu x. Żeby policzyć taką całkę, to postępujemy w ten sposób, że liczymy całkę tak, jakby to była całka sinusa pewnego argumentu i otrzymujemy oczywiście zgodnie z tym, co jest na górze, minus cosinus ax plus b. Ale to nie wszystko. Musimy jeszcze wziąć pod uwagę, że tutaj w, tej, w środku, w tym argumencie funkcji jest też zależność funkcyjna i tą stałą, która występuje przez tej, przy tej funkcji, będziemy musieli wziąć pod uwagę i policzyć w ten sposób, że policzyć jeszcze pochodną z tego wyrażenia, pochodną jest a i dzielimy ten kosinus przez to a. No plus stała całkowania jak zwykle przy całce nieoznaczonej. Tutaj, a, b i c to wszystko są stałe oczywiście. No i wreszcie y, ostatnie wyrażenie to jest całka sumy dwóch y, funkcji. No i całka z sumy jest równa sumie całek. To bardzo podobne jest do tego, o czym mówiliśmy wtedy, kiedy liczyliśmy pochodne, prawda? Pochodna sumy dwóch funkcji jest równa sumie pochodnych tych dwóch funkcji. Tyle króciutko jeśli chodzi o całkę nieoznaczoną. A teraz. Powiedzmy sobie, co to jest całka oznaczona. Jaka jest różnica między jedną a drugą? Jeśli chodzi o całkę nieoznaczoną, to wiemy, że taką całką nieoznaczoną jest zbiór wszystkich funkcji pierwotnych, które różnią się między sobą dla danej funkcji, które różnią się tylko między sobą o pewną stałą. Jeśli chodzi o całkę oznaczoną, sytuacja jest trochę inna. Jako przykład rozważmy pewną funkcję ciągłą, która jest określona na przedziale domkniętym AB. Taka, y, całka, y, taka, y, dla takiej funkcji całka oznaczona jest równa polu pod wykresem tej funkcji ograniczonym y, osią x. <laughs> Przepraszam. I y, krańcami odcinka, na którym y, jest liczona ta całka. Czyli załóżmy, że mamy pewną funkcję y równa się f od x i będziemy chcieli policzyć całkę oznaczoną n, na tym odcinku od a do b w pewnej funkcji ciągłej właśnie f od x. I ta całka jest równa polu pod wykresem, tak jak to symbolizuje ten wykres i niebieskie pole zaznaczone na tym wykresie, i to pole jest wtedy dane takim wyrażeniem. To jest całka. Z f od x dx. Widzimy, że tu jest funkcja podcałkowa i całkowanie pozmiennej x, ale różnica w stosunku do całki nieoznaczonej jest taka, że teraz na dole i na górze tego znaku, który określa całkę, wstawiamy właśnie krańce tego przedziału. Na dole kraniec dolny i na górze kraniec górny. I to jest pole pod tym wykresem. Oczywiście może się zdarzyć, że nie tylko mamy do czynienia z funkcją dodatnią, bo tutaj była funkcja nieujemna, ta nasza, która została narysowana na tym rysunku. Może się zdarzyć, że ta funkcja ma wartości ujemne w pewnych przedziałach, w innych przedziałach ma wartości dodatnie. W tym przedziale, w którym ma wartości dodatnie, pole pod wykresem, czyli całka będzie dodatnia, w tym zakresie wartości argumentu, w którym funkcja będzie miała wartości ujemne. <laughs> pole pod wykresem będzie też ujemne. Gdybyśmy intereso gdyby nas interesowała całka z całego tego przedziału, no to musimy dodać te pola, które tutaj są odpowiednio ze znakiem plus i ze znakiem. Minus. A więc jeśli patrzymy na, ten, na tę definicję i na to, co widzimy na tym rysunku i wiemy, że ta całka jest równa polu pod wykresem, to z tego polu powierzchni pod wykresem funkcji, to z tego wynika, że jest to liczba. A więc jest to zasadnicza różnica w stosunku do całki nieoznaczonej, w której mieliśmy zbiór tych funkcji pierwotnych z, dodanych, z dodaną stałą. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z konkretną liczbą. Proszę Państwa, ja bardzo polecam Państwu wykłady z analizy na YouTube, które, są, które prezentowane są przez docenta Janusza Górniaka. Tam będziecie Państwo mieli dokładne, precyzyjne definicje, zarówno całki nieoznaczonej, jak i całki oznaczonej, plus całe mnóstwo różnych przykładów obliczeń najróżniejszych całek. Jeszcze wróćmy teraz do całki oznaczonej, do innej definicji, to jest definicja, definicja Newtona Leibniza. Całka oznaczona z funkcji ciągłej f od x na przedziale domkniętym AB jest definiowana następująco, wiemy już, że ona jest polem pod wykresem. Funkcji na, 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 ograniczonej przez oś x i te krańce przedziału, ale e, z drugiej strony możemy ją policzyć, jeśli znamy właśnie tą funkcję e, pierwotną i e, zapisujemy to w ten sposób. Jest to funkcja pierwotna od argumentu x e, w granicy od a do b, jeśli to się dzieje na odcinku ab. I jak to się liczy? No, liczy się bardzo prosto, podstawia się zamiast tego x właśnie wartość argumentu w granicy górnej i w granicy dolnej, czyli ta całka, jest, ta całka oznaczona z f od x dx jest równa wartości tej funkcji pierwotnej w, w, w punkcie o współrzędnej b minus wartość funkcji pierwotnej w punkcie o współrzędnej a. W odniesieniu do całki oznaczonej wprowadza się pojęcie pewnej wielkości czy pewnej wartości funkcji, która zawsze mieści się w obrębie tego przedziału od A do B, i ta wartość nazywa się wartością średnią, oznacza się tak na przykład, jak tutaj ja to zapisałam, wartość średnia z funkcji f na odcinku AB. Będzie dla naszej modelowej funkcji, która tutaj jest przedstawiona znowu na wykresie po prawej stronie, to będzie pole pod tym wykresem, czyli całka od A do B z f od x dx, dzielone przez długość tego przedziału, długość odcinka B minus A. Zawsze okazuje się, że można znaleźć właśnie taki punkt w obrębie tego przedziału, dla którego funkcja ma taką własność i ta własność czy ten, ten punkt, któremu odpowiada wartość funkcji, nazywa się średnią tej funkcji. Możemy jeszcze zauważyć na marginesie, że ta różnica b minus a to jest po prostu całka oznaczona od a do b z dx. Wreszcie przejdźmy do wielkości fizycznych, które nas tutaj głównie interesują. Mianowicie zastanówmy się, co będzie, jeśli wielkością, którą będziemy chcieli całkować, będzie wektor. Otóż wyobraźmy sobie, że mamy wektor, który jest zdefiniowany w przestrzeni wielowymiarowej od A1 do AN. Taki wektor wiemy, że reprezentuje taka macierz, w której każda ze składowych jest reprezentowana odpowiednio jako element tej macierzy. No i teraz. <laughs> Przepraszam. Jeżeli chcemy wykonać całkowanie dla takiego wektora i załóżmy, że interesuje nas całka oznaczona z tego wektora, to można pokazać, że tę całkę będziemy liczyć w ten sposób, że każdą składową wektora będziemy całkować z osobna. Ta procedura jest bardzo podobna do tego, co było robione wtedy, kiedy liczyliśmy pochodną wektora. Jak liczyliśmy pochodną wektora, to każdą składową tego wektora różniczkowaliśmy z osobna względem określonego argumentu. Tutaj akurat jest wektor, który jest wektorem, dla którego, dla którego argumentem jest zmienna t, czyli na przykład czas. I w odniesieniu właśnie do tych wielkości fizycznych, które nas będą interesowały, czyli do wielkości kinematycznych, w związku z tym, że już wiemy, co to jest średnia pewnej wielkości, możemy sobie zdefiniować takie wielkości jak wektor prędkości średniej albo prędkość średnią, albo wektor średniego przyspieszenia. I jak je definiujemy? No, musimy wiedzieć, jaka jest jawna postać w zależności wektora prędkości od czasu obliczyć całkę, czyli policzyć pole pod wykresem v od t i tę całkę, czyli to pole pod tym wykresem, dzielimy przez długość przedziału, na którym tę całkę liczyliśmy, czyli dzielimy przez t2 minus t1. W ten sposób otrzymujemy wektor prędkości średniej. Jeśli chcemy prędkość średnią policzyć, no to wiemy, że to już dotyczy drogi i czasu, a nie wektora położenia i czasu. I w związku z tym y, musimy tutaj wziąć pod uwagę nie wektor prędkości, tylko prędkość. I na wykresie prędkości od czasu w przedziale zamkniętym od t1 do t2 liczymy całkę i tę całkę dzielimy przez długość przedziału t2 minus t1 analogicznie jak dla wektora prędkości e, średniej liczymy e, wektor przyspieszenia średniego, tylko oczywiście w liczniku tego wyrażenia na e, średnią znajduje się e, wektor przyspieszenia. Czyli musimy znać postać jawną przyspieszenia od czasu, całkować od T1 do T2 i podzielić przez e, długość przedziału T2 minus T1. To wszystko, co chciałam dzisiaj Państwu powiedzieć. Na następnym, kolejnym, ósmym odcinku będziemy liczyć konkretne wartości wektorów i same wektory, korzystając właśnie z rachunku całkowego. Dziękuję bardzo za uwagę.